Witam serdecznie moich gości, Kasper Jentowicz, Ibis Styles, Nowy Sącz. Witam, witam. Zanim o spotkaniu, zapytam się, czemu Ibis od początku sezonu tak się nie prezentował, jak się prezentuje w tej grupie spadkowej? Czy to jest pokłosie tego, że jesteście w grupie spadkowej z teoretycznie słabszymi drużynami, czy sami lepiej gracie? No to był taki sezon zlotów i upadków. Na początku ja nie mogłem występować z powodu kontuzji. Te braki kadrowe były naprawdę szerokie i nie wiem, może też przez to, że po tej przerwie halowej my w ogóle ze sobą nie graliśmy, nie byliśmy zgrani i z meczu na mecz widać było, że to coraz lepiej wyglądało. No a to, że gramy w grupie spadkowej później, no to robi swoje, że jednak łatwiej się gra. Pokazujecie, że macie potencjał, tak naprawdę lejecie te zespoły teraz w grupie spadkowej, trzecie zwycięstwo z rzędu, jak dobrze pamiętam. I trzeba przyznać, że rzeczywiście dobrze to wygląda. Ty dzisiaj jako bramkarz robisz dwie asysty, sami wiemy, że fajnie też w polu grasz. Gdzie cię bardziej właśnie ciągnie na naszej lidze, do bramki czy do pola? Mówiąc szczerze, to do pola jednak, bo po prostu sprawi mi to więcej frajdy, a też tutaj koledzy mówią, że szkoda, że muszę jednak bronić. No i ja daję się wszystko, czy na bramce, czy w polu. Lubię to i to, więc nie narzekam na pewno. To widać, dokładnie. Co powiesz o drużynie przeciwnej dzisiaj? Mawa niewiele miała do powiedzenia, ale co byś ty powiedział jako tak piłkarz, który grałeś na meczu? Mawa, no przede wszystkim spotkanie ułożyło się po naszej myśli. My strzeliliśmy pierwszą bramkę, a z tego, co już tu zauważyłem i z tego, co zauważyłem po naszych spotkaniach wcześniejszych, to kto pierwszy strzeli tą bramkę, to lepiej mu się to spotkanie układa, może grać od tyłu i to jest ważne w takich ligach. Może warto wyciągnąć wnioski z tego, co powiedziałeś, jak będzie hala od końca października startować, to może dobrze zacząć miesiąc wcześniej gdzieś te rozgrywki u was, no, żebyście z takim gazem weszli na pierwszą kolejkę. To by się przydało, ale jednak no, chłopacy są naprawdę w porządku, ale to są lenie i mówię to do was, bo wiem, że będziecie to oglądać. Śmierdzące lenie. Tak, tak. Super, dziękuję za wywiad. Dobra, dzięki wielkie.